Chcę powinni być pana, powołani. Czy pan w odróżnieniu od swojego kolegi jednak przeprosi za hajlowanie lata temu? Chodzi o to słynne zdjęcie, które ujawnili internauci. Chwila, co pan chce zrobić? Bo... Chcę po pierwsze jasno powiedzieć, że każdy, oczywistą rzecz dla każdego, kto śledził moją działalność publiczną, że jestem, że gardzę poglądami nazizmu hitlerowskiego, gardzę w ogóle wszystkim, co się z tym wiąże, ideologią narodowo-socjalistyczną i socjalizmem, do czego, czego nie powiedzieliby wielu, czemu nie powiedziałoby wielu, już mówię, kolegą, czego nie powiedział. Ale, że jestem zbyt spięta, żeby nie zrozumieć. Ale pani redaktor, pan ale proszę mi powiedzieć, proszę mi dać powiedzieć, czego nie powiedzieliby posłowie lewicy często, jeśli chodzi o pogardę dla socjalizmu. Zawsze prezentowałem poglądy wolnościowe, całkowicie sprzeczne z tym. Wystarczy spojrzeć, trzeba dobrze interpretować. Proszę spojrzeć na zdjęcie Roberta Biedronia, który... Ja bym całe to zdjęcie zobaczył. Zdjęcie Roberta Biedronia. Przepraszam bardzo, ale proszę mi dać powiedzieć. Pani nie wie, do czego zmierza. Pan teraz sobie robi nie, żarty. Już Przepraszam bardzo, ale proszę mi... Ale pytanie, pani przepraszam, pytanie jest takie. Czy pan przeprosi za to, że pan hajlował? Tak pan samo jak... Przepraszam bardzo, ale pani mi nie pozwala powiedzieć. Tak samo jak kabaret moralnego niepokoju zupełnie celowo. To było we wczesnej młodości, to nie było zdjęcie publiczne. Pani redaktor, to nie jest zdjęcie z działalności publicznej, to było zdjęcie prywatne. Czy pan dzisiaj jako poseł przeprosi? Nie, bo nie zrobiłem tego jako poseł. To było zdjęcie robione prywatnie. Proszę mi dać skończyć, ale proszę mi dać skończyć. Pani redaktor, wtedy, kiedy nie był premierem, pomalował sobie twarz na czarno, potem wyciekły jego zdjęcia. Ale proszę mi dać skończyć. I nie był wtedy premierem i przepraszał tygodniami za to, że postąpił tak. I to jest zbrodniomyśl Orwella i to jest faszyzm. Ja się sprzeciwiam temu. My wyśmiewaliśmy tak samo jak kabaret moralnego niepokoju w prywatnej za to, że pan nakładał w trakcie kampanii, kiedy mówiła ale, i kiedy ale, proszę, nie ale jeszcze nie skończyłem w odpowiedź na poprzednie. Proszę pokazać to nasze zdjęcie, gdzie my się uśmiechamy, jesteśmy ubrani jak indywidualiści wolnościowcy. Przepraszam bardzo, prześmiewamy, to proszę powiedzieć kabaretowi moralnego niepokoju, kabaretowi Limo, że nie można z tego śmiać. To nie było w ramach działalności politycznej. My wtedy proszę mi dać ale państwo mnie zakrzyczeli, ja nic nie mogłem powiedzieć. My wtedy wyraźnie, widać to wyraźnie na zdjęciu, prześmiewaliśmy ideologię narodowo-socjalistyczną. My możemy sobie na to pozwolić. Wy, lewica boi się, nie nałożyłem panie Krupce Jarmułki, pani Krupka Krzysztof. Możemy zobaczyć, jak pan nie nałożył, tak, żeby się nie mogła zorientować, że pan to robi. O, i proszę zobaczyć, roześmiani ludzie, którzy sobie wyśmiewają ideologię narodowo-socjalistyczną. Wyśmiewają polskich faszystów. Kiedy pani Krupka nie widziała, co pan robi, nałożył pani na głowę jarmułkę. A pani co zrobiła przed pani Krupka? Pani Krupka przed rzuciła jarmułką o ziemię. I to był antysemityzm, a mi teraz się przypisuje antysemityzm. Strasznie pan się miota, a nie powiedział pan przepraszam. Ja wtedy pokazałem, dobrze, kończymy, że PiS, przepraszam, bo ja, pan nie daje nikomu dojść. Ale ja proszę pana, nie daje pan nikomu dojść do głosu. Od dwóch minut próbuje powiedzieć pan coś poselkowalski. Pani nie dała skończyć jednego zdania. Przepraszam, minuta po czasie. Nie mogę skończyć jednego zdania, bo cały czas państwo przerywają. Ale proszę mi dać skończyć. Panie pośle! Przeprosi. Nie. W Polsce takich rzeczy nie wolno robić. Niech pan przeprosi za to. Niech pan nie krzyczy, to niech pan przeprosi. To niech pan nigdy przeprosi. Jako człowiek prawicy nie bawił się takimi rzeczami. Jest po prostu mi wstyd, że to teraz zobaczyłem. Czy kabaret Limo i kabaret moralnego niepokoju też ma przeprosić? Czy telewizja polska, która to puszczała i Polsat, i TVN Mazat, czy kabaret Limo i kabaret moralnego niepokoju ma przeprosić? Walczyłem o prawdę historyczną, a pan po prostu sobie tutaj jaja po prostu ze wszystkich robi. Niech pan za to przeprosi, a niech się pan nie kompromituje. Pan walczy z komunistami, pan Piotrowicza, poskomucha, dajecie nadprzędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pan jest obłudny i pan kłamie. To wy się boicie tego gestu, dlatego że wy macie wiele wspólnych poglądów z narodowymi socjalistami. Dziękuję wszystkim.